Jak zwykle nasi dzielni i wytrwali uczniowie pobierają wiedzę od swoich wybitnych profesorów, by w przyszłości zostać porządnymi i wykształconymi obywatelami Polski Ludowej. Sławni i wykształceni przywódcy mawiali, że wykształcenie to podstawa do dobrobytu i wolności narodu. Szkoła to trudne zadanie, lecz nasza młodzież zawsze podoła wszelkim trudnościom związanych z nauką. Ojeju, a co tutaj tak wszyscy stoją? Ano tak, to przecież lekcja religii. Modlą się o dobre oceny i o dobrobyt ludu. Co to za smakołyki? Panie Janku, skąd pan takie dostał? Rzucili z hurtowni! Cała szkoła zbiera się, by skosztować niedostępnych na co dzień frykasów. Teraz młodzi chłopcy będą mogli rosnąć ku chwale swej socjalistycznej ojczyzny. Wszyscy się uczą. Wszyscy coraz więcej mają w głowie. Nauczyciele coraz bardziej zadowoleni. Nauka wre. W dzienniku coraz lepsze oceny. Pan od historii opowiada o swoich ulubionych bitwach. Praca to podstawa, nie ma sekundy wytchnienia. Poza lekcjami nasza młodzież z chęcią uczestniczy w wykopkach, by pomagać rolnikom w pracy na roli. Oprócz tego mile widziani są profesorowie, którzy przyglądają się naszej solidnej i porządnej pracy. Polska klasa robotnicza to przyszłość narodu polskiego. Zaglądamy w przyszłość, aby stworzyć lepsze jutro. Cała klasa zawsze razem. Nikt się nie odlącza. Rolnicy w zamian za naszą ciężką i solidną pracę w wdzięczności ofiarowali nam świeżą żywność prosto z GS.